Tym razem będzie to radiostacja. Jakie są założenia? Nie niszcz obiektów oraz nie zatrzymuj pociągów. No to może być problem. I mamy coś nowego. To razem jakieś maszyny do szycia. Urządzenia elektryczne. No, prawie mi się udało. Guma, czyli tak, tu jest kauczuk. Kauczuk musimy dostarczyć tam. Tutaj to bez wątpienia tunel trzeba będzie trzasnąć, bo tu nie widzę innej opcji. I tu po kolei teraz. Co my tu mamy? Tu mamy węgiel oraz tutaj musimy go dostarczyć. Są ludzie, czyli ludzie muszą dojechać do kopalni, muszą dojechać tutaj. Do wytwórni kauczuku to samo, z tym, że jak już mówiłem, tutaj niestety trzeba będzie się przebić. To będzie problem. Trzeba będzie pozyskać trochę kasy najpierw fundusze. Nie będziemy mogli to zrealizować. I co stąd? Czy tu można w jakiś sposób jakoś mądrze podjechać? Nie niszcząc czegoś przy okazji. 9000. Ulepszyć możemy. No tak powiem, nie za bardzo, bo jak ulepszymy, no to troszkę po prostu odepcha w czasie. Więc tu jest. Jest 26000. Teraz sprawdźmy, czy coś można zrobić. Nie, nic. Tutaj bez wątpienia trzeba się przebić, więc cokolwiek innego odpada. Tu jest ostry zjazd. No i nie ma innej opcji, jak po prostu przez te niektóre obiekty przejechać. To tak, to puszczamy. Mamy nasze pierwsze rzeczy, które możemy transportować. Czyli pracowników. I z tego też troszeczkę pozarabiać. Właściwie chyba tędy dałoby się. Zaraz zobaczmy, tak z ciekawości. Nie, tędy nie da rady. Myślałem, że się tędy jakoś da przejść, ale widzę, że nie za bardzo. Tak, tu jest trzech. Tam co prawda ich 8 się zmieści chyba, ale to jeszcze wykorzystamy. Wszystkie pociągi są obecnie zajęte. Jest jeszcze jeden. A akurat nim po prostu ten pociąg ostatnio dojedzie, to już się zwolni miejsce. I tam chyba 8 wchodzi. 5, tak, zmieszczą się. Czyli tak, tych przesłaliśmy. Co dalej? Dalej to musimy kisić kapustę. Potrzebujemy kasy. 6, to niech ta trójka dalej jedzie. Stąd to samo. 30 z jakiej kwoty? 43 tysięcy. Ciekawe, czy tak? Nie, tak nie przejedziemy. 43 tysiące są potrzebne. Zobaczmy, 43. To będzie 3 i 3, to jest 36 tysięcy. 36 tysięcy, to jeszcze, kurczę, 7 tysięcy brakuje. A teraz jedyna opcja, żeby to zrobić, to albo pchać ich do tych kopalni, albo podłączyć tutaj jeszcze jeden obiekt. Tędy bądź tędy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda. 33 tysiące. 36, jak mówiłem. Tu już jest 40, czyli jeszcze 3 ludzików musimy opchnąć. Teraz tak, tu jest 7, 2 dojedzie. Teraz tutaj. Tu się zmieści jeszcze 2. Dobra, wejdzie, jednak się uda. Jedź, panie, i ty też jedź. Tylko trzeba ich pilnować, żeby po prostu nie wjechali za wcześnie. I będziemy mieć te 43 tysiące. Bo wystarczy, żeby 3 ludzików teraz dostarczyć. Ale moment, to też nam za wiele nie da. Jeszcze musimy podłączyć. Teraz muszę przeliczyć. Bo jak ja to podłączę, to niestety tu trzeba będzie kasy, żeby to podłączyć. I tu trzeba będzie też pieniędzy, żeby do tego się dopiąć. Nie, ja nie mogę tego zrobić, bo wtedy... Nie zatrzymuj pociągu było zadanie, tak? Nie niszcz obiektów, nie zatrzymuj. Czy ja już tego chyba nie dam rady tej przesłać. A jak tak zbuduję, to później węglem nie skręcę. Tak, to musi tędy iść. No trudno, jak już ta dwójka pojedzie. Prześlemy tutaj następnych. Niestety, ale tu trzeba połączyć to. Teraz tak, to mi da ile?
6 tysięcy, a prześlę to większą ilość ludzi. Za wcześnie dopuściłem. Tu jest 8-8, tu jest max, tu też już ta dwójka dojedzie. Jest 36, 37, 38, 39. Tam jest 43 i jeszcze koszt. A zaraz, moment. Przecież jak to głupio robię. Tutaj zrobię masę kasy. Czemu o tym nie pomyślałem? Chyba tyle mnie wejdzie, co ja puściłem, ale zobaczymy. Sprawdźmy to. Trzech. Nie, zatem tych tutaj zatrzymamy. Tak jest już w nadmiarze. Mamy 46 tysięcy, to ja najpierw sobie ten tunel zrobię, bo o nim później gdzieś zapomnę. 3000, no i po kasie. Ale zaraz dostaną towar i nam zapłacą. Jest, jest 6 tysięcy, a zatem panie... Tędy. No, tu nie ma innej opcji. I czterech. Czy ja teraz mogę ulepszyć? Jeszcze nie. Czyli tutaj wytworzymy sobie kauczuk, a kauczuk następnie tutaj prześlemy. Tylko ja stąd też nie widzę jakiejś dobrej trasy. Kurde, jak teraz zrobić tym kauczukiem? Bo to jakieś nie za bardzo... Nie za bardzo tu widzę przejazd. Tędy nie. Bo w ogóle tędy nie wjedziemy. Czyli trzeba by drugi tunel w tą stronę robić i skręcić tędy. A drugi tunel też nie jest tani. Albo mostem. Drugie 43 tysiące. Ja wiem, co źle zrobiłem. A, no właśnie, tędy mogę dopuścić. Nie pomyślałem o tym. O, i to będzie rozwiązanie. Ewentualnie zawsze tym torem można to pozmieniać. Nie ma kary za zjechanie pociągiem nie w to miejsce, gdzie trzeba. Czyli tyle trzeba będzie. Kolejnych trzech niech jedzie. Teraz co z tymi? Tu się kończy nasza zabawa. Tutaj to samo. Czyli to nie ma się nawet zastanawiać nad tworzeniem jakichś mostów. Trzeba będzie tędy przesłać i tu most zbudować. Most nas w tym miejscu będzie kosztować... Nie to, tylko... No dobrze, to jest most. Tu jest taki przejazd, a ja chcę tylko tutaj zbudować. Czyli tędy musiałem pociągnąć. Tu jest most, także możliwy do wytworzenia. 33 tysiące. No to tu trzeba kombinować, to nieźle widzę. To jest tak, to żeby się wytwarzało... Czy ja tu wsadzę 3 sztuki? 6? Wygląda jakby 8 mieściło. Więc szkoda marnować. Ale z drugiej strony, jak ja to zmarnuję, to wtedy będę mógł tu ludzika przesłać i zarobić na tym. No, to też jest jakaś opcja. Teraz co tutaj możemy zrobić? Tutaj się raczej nie za wiele da. Tam skręcić nie skręcimy, więc taki tunel nic nam nie da. A ja patrzę, jak tu stąd wyjechać. Jak oni sobie wyobrażają stąd, żeby ruszyć? Tu nie ma możliwości skrętu. Jedyna możliwość tutaj dojechać to zrobić most. A tutaj się przebić też jest jakiś problem, chyba że jest jakiś mniejszy tunel do realizacji. To odpada, bo tam przecież nie wjedziemy. To mi więcej nie pokaże, bo ja kasy nie mam. Muszę zobaczyć więcej kasy na zbierze, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja tamtędy mogę przejechać, czy nie. Dobra, puszczamy to, to jednak jest kasa. Stracę troszeczkę, ale czemu by nie?
6000. 10 tysięcy. Teraz zobaczymy, czy możemy zaplanować coś nowego. To odpada. To odpada. Tutaj też nie. Ach, zbudowałem. Tutaj nie da rady. O, ale tu jest pod górkę. Tylko szkoda, że wydałem kasę. Mogę to co prawda rozebrać. Odzyskam troszeczkę, ale minimalną wartość. Teraz tak, to musi dojechać tu. Puśćmy jeszcze tego kolesia. I stąd pasowałoby przesłać pociąg tędy. Ile to będzie nas kosztować? Dużo. 2,5. Niech ten dojedzie i puścimy go tutaj już. To już będzie chyba wystarczająca ilość pieniędzy. Niech ten jeszcze dojedzie do tego, tak na wszelki wypadek, jakby nam miał zbraknąć. Coś mi się wydaje, że jednak zbraknie. Tak, brakuje tej 500, czyli ten gościu musi dojechać na miejsce. Ale nie mogę zatrzymywać pociągów. Kurde, zdążę. Chyba zdążę. No naprawdę, ostatnim rzutem na taśmę. To panie, jedź następny. To jest trochę kasy. I po nim jeszcze jeden. I teraz dalej. To już jest maks kasy, którą wyciągnę. Tutaj jeszcze mogę ludzi przesłać. Zarówno tutaj, jak i tutaj. Natomiast co z tym? Zaraz, to musi dojechać tam. Jak ja to wcześniej widziałem, że mogę pod górę iść? Tędy. $6500 i teraz tak. To, żeby dostarczyć gdziekolwiek, to ja muszę niestety zbudować tutaj później most. Może stąd się uda zjechać? Uda się. Tylko most będzie drogi, a zatem najpierw tutaj podłączmy, żeby tam ludzi naprzesyłać. Mamy, że tak powiem, pełen skład tych ludzików. Bo tędy nie skręcimy. $7000, nie, no... Trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Ale w międzyczasie już można tych ludzi rzecz jasna puszczać. $4500. Czy to nam pozwoli przesłać następną partię i tych ludzi też? Nie wiem, albo tutaj podłączyć, zrobić tutaj most, albo puszczać to tędy. Tylko to też trzeba będzie dostarczyć. No, pytanie, co jest lepsze? Nie zatrzymuj pociągu. Wcześniej zatrzymałem pociąg? Ach, tutaj. No to zmarnowałem. Nie niszczę obiektów jeszcze. Ile kosztuje tutaj pomost? Tu 17. Tu 28, ale tamten jedzie w górę. Czyli wykorzystamy to za 17. Jeszcze mamy ludzi. Wyślemy go tutaj, do tej fabryczki. A no właśnie, właściwie to ja o jednej rzeczy zapomniałem. Mianowicie... Tu się nic nie wytwarza. Tylko jak ja stąd prześlę, to widziałem też, jak gdzieś most można było zbudować. 33000. No to jest trochę trudne. Puszczamy jednych, puszczamy drugich. O, tu już nie mają gdzie... Bez sensu to zrobiłem, ale niech już jadą.
Tu niech wiadomo, to niczego nam nie da. Tam tutaj potrzeba gumy. A tutaj też jest guma potrzebna. Tu znowu chwilę za wcześnie kliknąłem. 14 tysięcy, tam było 17,5 potrzebne, żeby to wszystko dalej puścić. Oj, moment, moment. Tu jest problem. One korzystają z jednego toru. Jest, to teraz zobaczmy, gdzie my tutaj możemy odskok zrobić. Tysięcy i most kosztuje 17. Tu jest jeszcze gdzie przesyłać ludzi. 12, tu już nigdzie. 17. Czyli 13,5. Czy tu się da skręcić? Nie da się. Tu źle zrobiłem, ale uda się to wyrównać, niestety kosztem jakimś. To niestety wydłuża także ilość gry, bo potrzebuję pieniędzy. No, nie za dobrze ten poziom opędziłem. Już troszeczkę ich jest, to tak stąd puścimy, to nam troszeczkę pieniędzy. Miną się, chyba się miną bezpiecznie. To nam pozwoli trochę kasy pozyskać, tu 6 tysięcy pojedzie, most 17 tysięcy. To prawie, prawie. Ich jadą. Właściwie stąd już można ich puszczać. I tak już spierniczyłem to z hamowaniem pociągów. I teraz tutaj kierunek. To cię możemy zatrzymać, ciebie musimy zatrzymać. Ciebie możemy puścić, ale to może za chwilę. I proszę Państwa, jest w końcu kasa na most. Jest most, czyli już ten pociąg może zasuwać na miejsce. Po nim następny. Tu jest trzech ludzi. I ta trójka może tam jechać. A teraz stąd pasowałby też jeszcze most zbudować, już będzie na to kasa. Kolejny most. Stąd będziemy mogli przetransportować surowiec tu, co też nam da trochę pieniędzy. Jest to dosyć krótka droga. Tutaj, że całość jakoś ruszy. A tego niepotrzebnie puściliśmy. Ale chyba nie kliknąłem, więc nie wyjechał. Tutaj to samo. Tutaj trzeba zasilić to. Już jest maks tego kauczuku. Zaraz ludzie dojadą. Teraz tak, ci mogą dojechać zarówno tu, jak i tu, ponieważ tu nie ma ludności. To posiłkujemy się tym i zasilimy tą fabryczkę ludźmi z tego miasta. 8 jest max. Myślę, że akurat nim ten dojedzie, to można by już też tutaj puszczać jeszcze jeden taki skład. Tu już jest max, czyli teraz dostarczamy tam tylko ludność. 3 i 3 akurat się zmieszczą i jeszcze jeden pociąg myślę, że wyślemy. No niestety nie ma na to kasy. Ale już teraz można by następny tutaj zbudować przejazd, żeby móc stąd dostarczać surowiec, co nam naprawdę ograniczy tutaj przejazd.
Tylko tutaj jeszcze musiało być takie połączenie. Da się to zrealizować. Czemu by nie? To tak, ulepszmy sobie pociąg. No, nie ma kasy. Ale zaraz będzie. Węgiel, więc węgiel też już można puścić. I teraz tak, tu jest ósemka. No, nie ma jeszcze też pieniędzy, żeby to ulepszać. Tu jest potrzebna dostawa. Puszczamy od razu następny. To nam pozwoli ulepszyć pociągi. No, prawie, ale przejechały. Nie ma jeszcze pieniędzy na ulepszenie. Ale za chwilę będzie. Tam już się niech wydobywa. Tutaj brakuje teraz tego. I to może już skorzystać z dobrodziejstw ulepszenia. To tak, tutaj możemy to przełączyć. Aj, zatrzymałem go niechcący. Może to i lepiej, a nie zdąży. Więc tak, ci mogą ten zakład zasilić. Tutaj jedziemy i to trzeba przełączyć tam. Właściwie dwa takie pociągi można puścić. 14,5 to prawie, jak mamy kasę. Drugi nie zasuwa tutaj. Teraz będą pieniądze. Jest i tutaj jeszcze jeden zakład. A my w międzyczasie też tutaj możemy puścić. Tylko jak ten się znajdzie mniej więcej tutaj. To zostanie dostarczone. No, troszeczkę spierniczyłem ten poziom. Właściwie tu mogłem wysłać. No, ale nie jest to jakiś wielki kłopot. Tu jest ósemka i to powinno też jechać tam. Tylko nie ma na razie ulepszonego. Zaczekajmy, aż któryś wjedzie na miejsce. Jest, puszczamy go. Tutaj brakuje węgla. Jest dostępny. Stąd kolejny pociąg. Ludzi trzeba także i tam dostarczyć, tam może za chwilę. Właściwie też mógłby jechać. Stąd troszeczkę opon. Kauczuk, tam brakuje niestety tutaj pasażerów. Pracowników, nie pasażerów. Węgiel także możemy puścić, ulepszmy. Skoro to jest bezkolizyjne, czemu by nie? Tu już jest wystarczająca ilość, żeby to przesłać. No 24 tysiące to jest niezły zastrzyk gotówki. O, tu jest problem. Pociąg pojechał nie tam, gdzie trzeba. Zatrzymałem go na chwilę. Tutaj brakuje surowca tego. To musi przejechać. Goni na miejsce. To jest tak, tu jest piątka. Czy jeszcze będzie potrzeba węgla? Chyba już nie. Czemu to? A, już nie trzeba więcej. Teraz do drugiego trzeba by dostarczyć. To chyba będzie najszybciej tędy przejechać. Niech jadą. No, ta misja poszła wyjątkowo kiepsko. Na drugi raz grał, żebym wiedział, co robić.
Tu mamy już zasobnik wypełniony. Teraz tak, tutaj są trzy maszyny. Te trzy maszyny już nie są nigdzie potrzebne. To teraz tak naprawdę tylko tego brakuje. Oraz gumy. Tam mamy 6 akurat gum. Wystarczy tylko połączyć we właściwej kolejności i niech zasuwają. Czyli tak, będzie potrzeba 9 sztuk, to oznacza, że jeszcze węgla będzie brakowało. Tutaj jeden gościu niech dojedzie tutaj do zakładu. A tych dwóch niech zasuwa po węgiel. To będzie... I jeszcze będzie brakować tego. Czyli tam musimy dosłać ludzi. To ciebie na razie zatrzymamy, z tym jeszcze zdążymy. Niech to się już wytwarza. No tak, w drodze powrotnej niech dostarczą to. I jeszcze 4 sztuk czemu potrzeba. No, 4 sztuk. Niestety nie ma z czego. Tu trzeba czekać na te 4 sztuki. Tu jest ok. Niech już ten jeden wyruszy. Przynajmniej wcześniej zaczniemy tworzyć cokolwiek. Tak, żeby się nie zderzyły. I to już jest wystarczająca ilość, żeby to zakończyć. Nawet w nadmiarze żeśmy to rzucili. No niestety, źle to troszkę zrobiłem. Można to było zrobić troszkę szybciej. Teraz trzeba poczekać na 4 sztuki i będzie koniec. A na razie możemy po prostu ich powysyłać gdziekolwiek, żebyśmy mieli większy zysk. Już nie wiem po co, ale niech już jadą. 2 z 4. I są 4. No i jest tylko 3 gwiazdki. Czyli wyjątkowo kiepsko.